miejsce, w którym się znajdujemy, to była pracownia w Zeskoku. Ona znalazła miejsce w nowym miejscu za środki unijne, natomiast tę część żeśmy wyremontowali tak naprawdę systemem gospodarczym. I tutaj bardzo chcę podkreślić i podziękować kierownikowi działu technicznego, właśnie tego działu technicznego, który zrobił ten remont w większości systemem gospodarczym. Nie udało mi się to bez życzliwości osób, które tutaj również nas pomogły, również i materiałami budowlanymi, które zostały tutaj montowane. Natomiast cóż, dzięki tym pracom, które trwały gdzieś około pół roku, udało się nam utworzyć fajną pracownię, potrzebną pracownię, w której będziemy udzielać świadczeń zdrowotnych na sprzęcie, które udało nam się pozyskać również od sponsora. Witam Państwa w imieniu własnym personelu medycznego całego szpitala, również dyrekcji i administracji. Każda nowa inicjatywa poparta czy wsparta jeszcze przez osoby prywatne, które rozumieją trudne i ciężkie czasy w służbie zdrowia, szukamy tych możliwości jak gdyby poszerzania naszego portfolio, a również żeby polepszyć warunki pracy, warunki usług dla pacjentów. Cieszę się, ja i myślę wszyscy, że jest otwarty nowy gabinet zabiegowy, który będzie służył przede wszystkim oddziałom urologii i ortopedii. Mamy zamiar tutaj wykonywać takie zabiegi jednodniowe, gdzie pacjent przyjdzie, zostanie zaopatrzony i będzie mógł wyjść do domu. Dla nas i dla mnie jako dyrektora do spraw lecznictwa jest to o tyle ważne, że te procedury, które były wykonywane jednodniowe na dzisiaj na oddziałach, czy na urologii, czy na ortopedii, one będą mogły być wykonywane tutaj. To też w jakiś bardzo istotny sposób wpłynie na naszą ochronę epidemiologiczną na oddziałach, na parterze i na pierwszym piętrze. Jeśli chodzi o rodzaje zabiegów wykonywanych tutaj, to jesteśmy przygotowani do wykonywania właśnie tych rzeczy związanych z zakupem nowego sprzętu SWL, również innych zabiegów jednodniowych bez znieczulenia ogólnego, bez udziału anestezjologa w tym miejscu na ortopedii. To też będą tego typu zabiegi, które będą mogły być wykonane bez udziału anestezjologa, w znieczuleniu miejscowym. I pacjent, mam nadzieję, będzie też zadowolony, bo nie będzie musiał przebierać się na oddziale, żeby być zaopatrzony tam na salach naszych opatrunkowych, tylko tutaj mamy i łazienkę, i przebieralnię. Wszystko to, co będzie niezbędne, by spełnić warunki sanitarne i epidemiologiczne, jest tu przygotowane. Tak. Dziękuję bardzo pani senator. Dzięki jej interwencji mamy właśnie 9 cystoskopów wielkich. To jest rewelacyjne dla chorego, bo ten zabieg można zrobić ambulatoryjnie, bezboleśnie. Mamy 9 sztuk tego typu urządzeń. Myślę, że to będzie na parę lat. To jest naprawdę niesamowity komfort, szczególnie dla facetów. Kobiety da radę robić płaszczyznym wszystko, ale u facetów niestety musi być cystoskop wielki. Ważna informacja. I to będziemy w stanie robić. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Proszę panie burmistrzu. Dziękuję panie doktorze. Ja również bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowego gabinetu. Pani senator, ostatnie akurat te cystoskopy to była taka sytuacja, w której dzięki życzliwości Ministerstwa Zdrowia i pana ministra Kraski szybko się udało ten temat załatwić. To jest 350 tysięcy. No to jest sporo, ale tak. Przede wszystkim, tak jak pan doktor powiedział, jest to tak nowoczesne i dla męskiej strony. Jeszcze co prawda nie jestem, to samo, tak. Nie jestem w takiej potrzebie, ale się cieszę, że na męskiej strony jest to jednak duże ułatwienie. No, życzę wszystkim tutaj dobrej pracy i spełnienia misji, że dziękuję panu doktorowi Przymorskiemu, panu doktorowi Kotarskiemu, oczywiście zarządowi, panu Płynowskiemu i pani dyrektor ministerze, że ciągle krok po kroku, oczywiście panu Arkowicz Dorbukowi również, który operacyjnie tutaj działał, że krok po kroku jednak ta infrastruktura w naszym szpitalu się poprawia, modernizuje, unowocześnia i daje większy wachlarz możliwości pacjentom. Zdrowie jest rzeczą bezcenną i teraz jakiekolwiek pieniądze nie przełożą się nigdy
jakby ten zysk taki społeczny, tak? Każdy może być w potrzebie i dobrze jak na miejscu przy wykorzystaniu świetnego personelu i dobrej jakości sprzętu to realizujemy. Do tego potrzeba zespołu ludzi, przyjaciół, tak jak dzisiaj gościmy tutaj sponsorów, którym dziękujemy, jak również pani senator, która ciągle oświata i zdrowie to takie chyba ulubione tematy, bo ciągle dopytuje się, co jeszcze potrzeba, co jeszcze potrzeba, co jeszcze potrzeba, a ta lista ciągle się nie skraca, tylko się wydłuża, więc pracy mamy na 100 lat albo i więcej. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z panem burmistrzem, z panem doktorem na temat tego, że tak bardzo ważny jest ten nowoczesny oddział urologiczny z nowoczesnym sprzętem, o którym tutaj dzisiaj mówimy i cieszę się, że ten sprzęt będzie służył wszystkim pacjentom, nie tylko Giżycka, z powiatu giżyckiego, ale na pewno będą też przyjeżdżali z innych powiatów tutaj do tego oddziału. Cieszą na pewno tutaj te warunki, które są, jak widzę, bardzo dobre, nowoczesny sprzęt, ale też już wyremontowane, taki oddzielny jakby budynek, który będzie zabezpieczał, tak jak powiedział pan doktor, pacjentów, którzy nie muszą już wchodzić na oddziały, ale tutaj w bezpiecznych warunkach sanitarnych będą przeprowadzane te niezbędne zabiegi. I to naprawdę bardzo cieszy. To, że jesteśmy w Europie, pan doktor powiedział, tym bardziej bardzo cieszy moje serce, bo proszę państwa, z roku na rok te nakłady na służbę zdrowia są zwiększane, ale to też państwo jako personel, jako lekarze, jako personel medyczny też zdajecie sobie z tego sprawę, że coraz większe są potrzeby, bo społeczeństwo się starzeje i też również szpitale wyczerpują swoje możliwości, sprzęty się starzeje, a my idziemy jednak w to nowoczesne leczenie i jak najlepszym sprzętem. Ultrasonograficznie głowica, która jest zablokowana, nastawia się i wszystko. 15 minut, 20 i tutaj. Tu się kładzie pacjent, tak? Tu jest nagar ultradźwiękowo. Testera nie mamy żadnego, nie? To jest czeka dwukorka, ale bym znowieli, bo czekają już dwukorka. Tak, już te linie są robione. Tak. Jest, w tej chwili go nie ma, jest stół endoskopowy, chory wchodzi, badanie 5-10 minut i do domu. Tam będą biopsje kluczowo korkowego, czyli rak prostaty, pod kontrolą USG. Nie, 15 minut i do domu. Wszystko nie będzie. No, tak to będzie wyglądało. Zero zakażeń szpitalnych, oszczędność dla szpitala, bo nie ma przebierania się, nie ma obiadu. No i przede wszystkim stres dla pacjenta mniejszy, bo 15 minut a cały dzień. Doktor Kochanski powiedział, co z urologią, a co z ortopedem. To też się kładzie. Też się kładzie. Nie, tu się stoi. Mamy wspólne tą umywalkę i to łóżko. Ale nasze zabiegi takie endoskopowe są trochę inne i wymagają czujnych. Takich zewnątrzoponowych, podpajeszek, ogólnych, więc to musimy robić na górze. Nie możemy tego robić tutaj. Zresztą zabiegi ortopedyczne charakteryzują się tym, że muszą być robione w idealnych, sterylnych warunkach, więc nie możemy sobie pozwolić na działanie w ramach sali zabiegowej, bo to jest sala zabiegowa, to nie jest sala operacyjna, tylko sala zabiegowa. My tutaj zamierzamy robić drobne rzeczy na tkankach miękkich, które nie wymagają dużego znieczulenia. To jest zespół Dekerwen, to jest zespół cieśni nadgarstka, to są różnego rodzaju niewielkie, drobne zmiany na skórze, gangliony. Ewentualnie, jeżeli wsadzamy coś na górze ludziom do kości, to potem jest możliwość czy konieczność usunięcia tego. No, to też wymaga jak gdyby hospitalizacji, to wymaga usunięcia takiego zespolenia w warunkach sali zabiegowej lub operacyjnej. Zazdroszczę trochę doktorowi Kotarskiemu, że ma takie możliwości, że może to robić w ramach sali zabiegowej bez znieczulenia, bo mi też by to ułatwiło życie, no ale no, to jest inna specyfika. Ułatwo to my to się wymarzę. Proszę? Że możesz sami sobie lekarz, w związku z tym można. Ale,
A kości się nie ma. Ale, tak, się połączysz tego człowieka dla każdego. Ale dzięki temu, że jest ta sala, no to ja skorzystam powiedzmy 2 dni, doktor Kotarski 3 dni i będziemy się tak tym dzielić. Tak jak powiedziałem, istotą rzeczy jest zmniejszenie jak gdyby kosztów i przepływu pacjentów przez nasze oddziały, które i tak są, pełne i tak są no, takie mało na dzisiejsze czasy. No, mało spełniają te wszystkie zasady epidemiologiczne i sanitarne. Przede wszystkim nie ma ryzyka dla chorego zakażenia wewnątrzszpitalnego, tak jest, żeby była tak, to umyka, bo chory sobie idzie. To, co będziemy mogli, będziemy tu robić. Przychodzisz, wychodzisz. Co trzeba zrobić, żeby tutaj trafić? To znaczy, były takie... Trzeba zachorować. Trzeba czekać 3 lata, albo że trzeba już być umierający, nie wiem. Jaka jest praktyka? Znaczy, ktoś do poradni się zgłasza, czy przez oddział szpitalny? Poradnia lub pacjenci są kierowani. To, co mówią pacjenci, to jest nieprawda, że czekają 3 lata. To jest po prostu tylko jakaś taka niepotrzebna twórczość w internecie, czy tam w innych mediach. Ci pacjenci, którzy będą mieli te drobne zabiegi tutaj robione, oczekują tam od u nas powiedzmy miesiąc, 6 tygodni. To jest normalny termin, bo to są procedury jednodniowe, my to wykonujemy dzisiaj, tylko wykonujemy to na górze. Dzisiaj będziemy, od jakiegoś czasu będziemy to wykonywać na tutaj, w tym miejscu. Czyli albo skierowanie do oddziału, albo idzie pacjent przez poradnię. Coś takiego skraca tą tak zwaną kolejkę, bo robimy więcej, szybciej. A w oddziale mamy określoną ilość liczbę miejsc.